Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL29 Witam oczywiście w kolejnym materiale ogrodniczym Przepraszam oczywiście, że tak długo nie było praktycznie było dwa tygodnie najlepszy czas oczywiście na pokazanie Wam co ogólnie się dzieje w roślinach jak widzicie połowy roślin już są przeniesione na działkę dziś oczywiście mamy tutaj ciekawy okaz nie wiem czy dobrze widzicie, ale to jest pustynnik pustynnik himalajski, znaczy igła kleopatry. Jak widzimy tu jakby, jakby to powiedzieć, tu troszeczkę puszcza, jakby powiedzmy, że tutaj, żebyście zobaczyli tutaj z tej strony puszcza kiełek, tu oczywiście już puszcza, także może się uda, może nie, nie wiem, zobaczymy, no właśnie, co tam u mandarynki? No tak, ona ogólnie się prezentuje, ale też jest ciekawostka. To jest ciekawostka, bo udało mi się zasadzić habenarię radiatę. O tym też będzie relacja później, w, jakimś, w jakichś dniach. No na razie. Nie widzę odznak życia tej habenarii, bo może potrzeba czasu. Nie wiem. Zresztą no, będę o tym też informował <laughs> na bieżąco. <laughs> Przepraszam to oczywiście mamy palemkę jakąś dokładnie możemy ją sobie obejrzeć to jest bodajże palemka Hamendo hamendorea elegans tak mi... i teraz ma się ta ciekawostka zobaczcie co mi się udało ukorzenić spójrzcie Troszkę te liście dziwne są, ale to chyba nic nie przeszkadza. Zobaczcie, co mi się ogólnie udało ukorzenić. Udało mi się ukorzenić yy, gałązkę mandarynki, właśnie yy, z tej tu oto mandarynki. Praktycznie się przyjęła, tylko po prostu muszę ją mieć na razie pod, pod kloszem. I po prostu musi być zraszana. Także tak to już mniej więcej wygląda, dlatego już ją po prostu wkładam po ten klosz. No wiadomo, to już tak praktycznie zima nie minęła. A praktycznie mamy wiosnę. Także ten. to oczywiście zasadziłem paprykę śpiciastą. Tak, papryka śpiciasta, taka długa, słodka. Duża, bardzo duża papryka. Zna się zobaczymy czy zejdzie czy nie. Też będzie oczywiście z tego relacja, na pewno. Przejdźmy może do, do tych roślin. To oczywiście zasadziłem. Zasadziłem palmę królewską. No tam jakiś gość czy facet próbował zrobić reklamę na grupie ogrodniczej. No i niestety przez to, przez to, że robił reklamy ogrodnicze na grupie i chciał komuś wcisnąć drodzy widzowie palmy od 1000 do 3000 to niby jemu reklamę popsułem i za to dostałem bana na Facebooku znaczy na tej grupie fajny ogród inaczej mówiąc i to jest naprawdę śmiechu warte bo za coś takiego, że mówić, żeby nie kupować palmy za 3000, to jest praktycznie połowa renty, połowa. Emerytury, wszystkiego, i to się naprawdę nie opłaca. Najlepiej sobie przetestować, właśnie taką palmę królewską z nasion, bo to są dość duże nasiona, grube duże i grube nasiona to są, i można sobie też coś takiego właśnie yy, zrobić. Ja tu mam, oczywiście, raz, dwa, trzy, cztery sadzonki. Ogólnie, no tak, posadziłem, tak, tu praktycznie 2, 3, 3, 3 to było około <laughs> mm, gdzieś tak 11, tak 11 nasion było, to się naprawdę opłaca, nie żeby przepłacać na palmę, żeby kupować jakiegoś Best Palm, od razu tu powiem Wam moi drodzy widzowie, żebyście nie kupowali z tej strony bestpalm.pl, żebyście jej nie kupowali, bo mówię Wam, że ceny, które tam są to by Was zwalili z nóg, nawet te 600, 800 zł. Mówię, od 1000 do 3000 za te 3000 to macie altankę postawioną na działce. Nawet działkę byście kupili za te 3 patyki, za te 3000. A nie, żeby jakiś kurde świlcze ktoś gadał, żeby ludzie kupowali palmy za 3000 na no lodzie. No to on jest chyba jakiś nienormalny, czy co? So. Nie wiem. Zresztą szkoda gadać, bo. Naprawdę, nie, bo... Szczyt chamstwa dla tego gościa, bo naprawdę, nie, to jest śmiechu warte. Jeszcze ma swój kanał i jeszcze narzeka, że się nie reklamuje, że się tłumaczy, że się w ogóle nie reklamuje. Ale kanał ma! Kanał ma! Nazywa się Best palm. Dlatego on tam ogólnie nie jest. Tu oczywiście mamy Dobrze, może przejdźmy do innej rzeczy, bo naprawdę to było już dosyć inne. Tu mamy oczywiście pomidory i praktycznie paprykę. Chyba bodajże jedna papryka wyszła. Z tego co tak widzę. Papryka wyszła ta. Tu są oczywiście pomidory. Trzy papryki chyba nie wyszły. Może to jest papryka i to, ale to już są pomidory. Także cztery pomidory wyszły. I wyszły dwie papryki. Chociaż to jest więcej tych sadzonek, ale to praktycznie nic. Nie wiem ogólnie, co my tu mamy jeszcze nasadzone. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem, bo długo, 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 długo nie robiłem przeglądu. O, no właśnie takie nieprzyjemności. Jak widzimy, moja pelargonia się przyjęła z odnóżki. Bardzo ładnie wygląda. To już puszcza. Jak widzicie liść, to już się dopiero ten, no i też ciekawostka, bo tu oczywiście wypuszcza liść kolejny. Hmm, Hyperastrum Hiperastrum Tu tak wygląda. Tam chyba była papaja chyba. No i tu też ciekawa okazja, bo powiem wam szczerze, że tego jeszcze nie grali, bo to mango jest płamane, Zostało ono złamane. I zobaczcie, co puszcza. Korzeń puszcza. No właśnie, taki mały korzonek, ale jest. Tak to jest. Pewnie chcecie wiedzieć, jak tam moja gwiazda Betlejemska po czynnościach, to do tego za chwilę przejdziemy, mam nadzieję. Także zapraszam do obejrzenia tej gwiazdy. Już. Momencik. Zobaczcie, to jest moja gwiazda. Spójrzcie, tu puszcza. I tu puszcza. Ładnie, elegancko puszcza. Tu widzę, że już też puszcza. Oczywiście wielkie podziękowania dla zielonego pogotowia, że to tak ładnie wymyślili. No, gwiazda ma się dobrze. Tak. Będę ją dopiero podlewał 1 kwietnia. Bo na to tak wymaga. Także tak to już jest. Z tą gwiazdą bydłaemską, tak ona mniej więcej się prezentuje. Bardzo mnie to cieszy, że ona wypuszcza. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Także drodzy widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał oglądniczy. Także zachęcam do subskrybowania kanału, a oczywiście na YouTube. Do zostawienia łapki w górę, jeśli chcecie po prostu. Jeśli oczywiście się materiał Wam spodobał, jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco, to musicie oczywiście zasubskrybować kanał i zostawić po prostu łapkę za zasięgu. Także dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia za kolejne dwa tygodnie w kolejnym materiale ogrodniczym. Także na razie i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych.